Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W dniu dzisiejszym przedstawię treść bulli papieża Leona X, Decet Domanium Pontifexem. To jest papieska bulla w sprawie potępienia i ekskomuniki Marcina Lutra, heretyka i jego zwolenników. 3 stycznia 1521 roku. Program ten jest nadany z okazji 500-lecia wystąpienia Marcina Lutra. W poprzednich spotkaniach podawałem treść 95 tez, które Marcin Luter przybił na drzwiach katedry. Więc jaka była odpowiedź głowy Kościoła rzymskokatolickiego, papieża Leona X? Tło historyczne. Papież Leon X, lata pontifektu, 9 marzec 1513 rok do 1 grudnia 1521 rok w bulli ex surge domine, powstań panie, potępiając nauki Lutra, dawał mu 60 dni na publiczne okazanie aktu posłuszeństwa wobec papieża. Termin upłynął w dniu 27 listopada 1520 roku, po tym jak bulla została umieszczona na drzwiach kościoła w Meissen, Merenburg i Brandenburgii. Luther otrzymał oryginalny dokument, który spalił z pogardą 10 grudnia 1520 roku wraz z kopią kodeksu prawa kanonicznego. W tej pierwszej bulli, powstań panie, oczywiście papież nie potępiał jeszcze nie kładł ekskomuniki na Marcina Lutra, ale dawał mu 60 dni na okazanie skruchy oraz tam są były wyszczególnione nauki Marcina Lutra, które wymagają potępienia. Tutaj mamy, co z tą pierwszą bulą papieską stało się. Mianowicie Marcin Luter, widzimy go tutaj w centrum obrazu, spala tę bulę. Oczywiście jest to pewien powód do zadumy, do refleksji i do radości z okazji, że no, ktoś odważył się. Były głosy, jak studiujemy historię Kościoła, były głosy już od wielu, byśmy powiedzieli, wieków, że ta forma zbierania pieniędzy przez sprzedawanie odpustów, czyli odpuszczenia grzechów, no nie jest biblijna. Należy coś z tym zrobić. Już John Wycliffe, później Jan Hus to samo robili, protestując przeciwko takiemu zachowaniu. Mamy tutaj tę bullę spisaną oraz papieża Leona X. No jeżeli ktoś wgłębi się bardziej w historię, wie, że ten papież no, był bardzo słabiutki, no, nie był tym dyplomatą, zainteresowany był całkiem innymi sprawami i no, przegapił historyczną okazję, która się no, później bardzo mocno zemściła. To przy końcu parę słów na ten temat powiem. A tutaj mamy Johna Tesla, to był właściwie jakby zapalnik, iskra na beczkę pełną prochu, beczkę niezadowolenia, która panowała w chrześcijaństwie na skutek no, upadku moralnego chrześcijaństwa, nepotyzmu, kupczenia. No było to bardzo smutne czasy. To, co oczywiście dzisiaj dzieje się w kościołach, to było no, minimalne. To jest, obecnie mamy bardzo dobre czasy,
pod względem, byśmy powiedzieli, moralnym, chociaż też wiele do życzenia jest, ale tamte czasy to były przeokropne, przeokropne pod względem moralności, etyki. Johann Tetzel był bratem zakonnym dominikanów w Niemczech, który mówił ludziom, że jeśli kupią odpusty, to ich grzechy będą odpuszczone. Pieniądze te służyły do budowy Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie. Tu mamy sławną książkę z 1717 roku o Janie Tetzlu. Widzimy tutaj jego piękna szkatuła, gdzie tam grosz brzęczy i dusza wyskakuje z czyśćca. I cała rozprawa w języku niemieckim na temat tego, co to się stało, dlaczego doszło do tak poważnych nadużyć, które doprowadziły do rozdarcia chrześcijaństwa. W Rzymie, w Muzeum Kapitolinie, w 2012 roku była wystawa różnych dokumentów z archiwów watykańskich i między innymi była ta sławna bula Leona X, potępiająca Marcina Lutra. Tak więc przejdźmy do taki wstęp. W dniu 3 stycznia 1521 roku bulla Decet Romanium, należna Rzymowi władza Pontifexa, oficjalnie uznaje za heretyka Lutra, jak i jego zwolenników oraz tych, którzy od tej pory będą przyjmować lub pomagać Lutrowi i jego zwolennikom. Papież zastrzega dla siebie możliwość uniewinnienia zakonnika i nakazał wszystkim archibiskupom, metropolitom, biskupom, oddziałom katedralnym, kanonikom i przełożonych regularnych zakonów pomoc w zwalczaniu tej herezji Lutra, a katolickim wyznawcom obronę rzymskiej wiary. W tym samym dniu bula została opublikowana. Listy apostolskie zostały wysłane do arcybiskupa Moguncji Albrechta, nominowany generalny inkwizytor w całych Niemczech oraz nuncjuszów Caracciolo i Eck, przyznając im odpowiednie uprawnienia, by zwalczali i osądzili wszystkich luteran. A teraz przejdziemy do treści omawianej bulli potępiającej. Preambuła. Dzięki władzy nadanej nam od Boga, biskup Rzymu został powołany do zarządzania duchowych i doczesnych kar w każdym przypadku, który na to zasługuje. Celem tego jest tłumienie złych wzorów wśród błądzących ludzi, którzy zostali zafascynowani poniżającymi impulsami swoich złych zamiarów, jak też zapomnieli o bojaźni pańskiej, uchylając z pogardą nasze kanoniczne dekrety i przykazania apostolskie, a także odważyli się sformułować nowe i fałszywe dogmaty i wprowadzają zło schizmy w Kościele Boga przez wspieranie, pomaganie i współdziałanie z tymi odszczepieńcami, którzy sprawiają swoją działalnością rozdarcie szaty naszego Odkupiciela i niszczą jedność prawowiernej wiary. Stąd też przystoi papieżowi, aby Łódź Piotrowa nie wydawała się płynąć bez pilota lub wioślarzy. My podejmujemy poważne działania wobec tych ludzi i ich zwolenników, a to przez środki karne oraz inne stosowane w tych okolicznościach, aby dopilnować tych apodyktycznych ludzi, którzy poświęcili się celowi szerzenia zła wśród swoich zwolenników i wśród innych, abyśmy swoim działaniem doprowadzili do tego, że wprowadzanie w błąd prostaczków swoimi kłamstwami i swoimi oszukańczymi sposobami mającymi na celu przeciągnięcie ich na swoją stronę, aby dzielić wspólnie swój błąd i swoją ruinę z nimi, zanieczyszczając się tym, jak zakaźną chorobą. To przystoi papieżowi,
aby potępił tych schizmatyków i zadał im kłam, pokazując publicznie i otwarcie wszystkim wiernym chrześcijanom, jak groźne są te potępienia i kary przygotowane dla tych, którzy ściągnęli na siebie winę. W końcu poprzez takie publiczne deklaracje mogą oni nawrócić się z zamętu i wyrzutów sumienia do prawdy, unikając rozmów o zakazanych rzeczach, nie naśladując ponad wszystko tej przeklętej społeczności, przez co mogą uciec od boskiej pomsty, a czym ten dekret pomoże im w ucieczce z rąk szatańskich. My zostaliśmy poinformowani, że poprzednia bula została publicznie ogłoszona i że minął 60-dniowy okres. Bula była uroczyście ogłoszona wszystkim wiernym chrześcijanom i tym, którzy poszli za błędami Marcina, aby rozpatrzyli te ostrzeżenia i nakazy. Niech duch rozsądku przeniesie ich z powrotem do kościoła, aby wyznali swoje błędy i wyrzekli się herezji w każdym przypadku i powrócili do prawdziwej wiary katolickiej, uzyskawszy błogosławieństwo rozgrzeszenia od uprawnionych posłańców w kilku regionach i miejscowościach w Niemczech. Pisma i księgi Marcina zostały publicznie spalone, z czego bardzo się cieszymy. Niemniej sam Marcin dał nam ciężki powód do smutku i zakłopotania, by powiedzieć, stał się niewolnikiem zdeprawowanego umysłu, pogardził odwołaniem swoich błędów w wyznaczonym czasie, aby ogłosić nam słowo swojego nawrócenia się, odejścia od błędów lub przyjścia do nas osobiście. Ba, nawet on nie bał się pisać i głosić jeszcze gorsze rzeczy, niż wcześniej głosił przeciwko nam i tym samym przeciwko stolicy apostolskiej i wiary katolickiej oraz prowadzić innych do tego zatracenia. On został uznany za heretyka, tak też i inni, niezależnie od ich władzy i pozycji. Ci nie troszczą się o własne zbawienie mają za nic, lecz publicznie pokazują się wszystkim, że zostali naśladowcami tej złośliwej i heretyckiej sekty Marcina i okazują mu jawną i publiczną pomoc, dają mu rady, okazują łaskę, zachęcając go w jego nieposłuszeństwie i uporze lub utrudniając publikację naszego poważnego ostrzeżenia. Są oni narażeni na poważne kary i mają być traktowani jak heretycy i należy ich unikać przez wszystkich wiernych chrześcijan, jak mówi to apostoł w liście do Tytusa, 3:10-11. Cytuję. A człowieka, który wywołuje odszczepieństwo po pierwszym i drugim upomnieniu, unikaj, wiedząc, że jest on przewrotny i grzeszny i sam na siebie wyrok wydaje. Naszym celem jest, aby tacy ludzie byli zrównani z Marcinem Lutrem i innymi przeklętymi heretykami i aby byli obłożeni klątwą oraz ci, którzy wstępują w szeregi zatwardziałego grzesznika Marcina, wspólnie mają dzielić z nim jego karę, jak i dzielą z nim jego imię, poprzez podpieranie się wszędzie tytułem luteranin i ściągając na siebie ekskomunikę. Nasze poprzednie instrukcje były tak jasne i tak skutecznie upowszechnione, że będziemy stosować się ściśle do naszych obecnych dekretów i deklaracji. One są bardzo dobrze przemyślane i prawidłowo cytowane. Nasze dekrety przeciwko Marcinowi i jego zwolennikom, którzy trwają w uporze swego zdeprawowanego i przeklętego zamiaru, jak również wobec tych, którzy go bronią i chronią także swoim wojskiem i boją się wspierać go własnymi środkami finansowymi lub w jakikolwiek inny sposób, okazują mu wielką przychylność. Wszystkich tych szeregowych, jak i tych wzniosłych mieszkańców zaślepiła ich wyniosłość. Nie mogą być i nie będziemy ich traktować inaczej, jak tylko z tym samym skutkiem, jak jego samego. Cały wykaz potępionych będzie uzupełniony, a wszystkie nazwiska i imiona.
We wszystkich tych dekretach o ekskomunice, anatemie, wiecznym potępieniu i interdykcie ma za zadanie pozbawienie nadanych ich tytułów, godności, przywilejów oraz mienia ich i ich potomków oraz pozbawienie zdolności do nabywania dóbr oraz konfiskatę ich dóbr i ogłoszenie zbrodni zdrady, a te i inne wyroki piętnującą karą, która jest określona przez prawo kanoniczne w stosunku do heretyków, jest określona w naszej wspomnianej bulli, a wyrok ten spada na wszystkich tych ludzi, potępiając ich. Dodajemy do naszego stanowiska na podstawie naszego apostolstwa, które stwierdza, że terytoria, obozowiska ludzkie, miasta i miejsca, w których ludzie tymczasowo i na stale mieszkają lub przybyli w odwiedziny, miejsca, gdzie są katedry, domy modlitwy, domy metropolitów, klasztory, inne miejsca religijne i święte, miejsca oficjalne, nieoficjalne i wszystkie znajdują się pod naszym kościelnym interdyktem i nie ma żadnego odwołania apostolskiej pokuty. Z wyjątkiem przypadków, gdy prawo na to pozwala, aby drzwi przybytków były zamknięte i to pod karą ekskomuniki i interdyktu w celu uniemożliwienia sprawowania mszy i innych boskich obrzędów. My nakładamy i nakazujemy, aby ludzie, o których jest mowa, są oni wszędzie, mają być zadenuncjonowani jako ekskomunikowani, przeklęci, potępieni, obłożeni interdyktem, pozbawieni mienia i niezdolni do ich posiadania. Wszyscy wierni chrześcijanie mają się trzymać z daleka od nich. Pragniemy oznajmić wszystkim, że Marcin, jego uczniowie, inni rebelianci przeciwstawili się Bogu i Jego Kościołowi przez ich upartą i bezwstydną zuchwałość. Chcemy chronić powierzone naszej opiece statko przed zarażonymi zwierzętami, aby jego infekcja nie rozpowszechniła się na zdrowych. Dlatego kładziemy następujący nakaz kanoniczny na każdym patriarsze, arcybiskupa, biskupa, na prałatach patriarchalnych i metropolitarnych, na katedrach i kolegiatach, na każde zgromadzenie zakonne, te oficjalne i nieoficjalne zakony żebracze, gdziekolwiek oni są, że na mocy ich ślubu posłuszeństwa i to pod groźbą kary ekskomunikowki są oni zobowiązani do realizacji niniejszego oficjalnego ogłoszenia, że są zobowiązani do ogłoszenia wszem i wobec, że Marcin z całą swoją rzeszą są ekskomunikowalni, przeklęci, potępieni, są heretykami, zatwardziałymi, obłożonymi interdyktem, pozbawieni mienia i niezdolnym do ich posiadania, a więc mają być poddani natychmiastowej egzekucji według tego zapisu. 3 dni zostaną podane na ogłoszenie tego kanonicznego ostrzeżenia, 1 dzień i 2 dzień, ale w 3 dniu jest egzekucja tego zarządzenia. To ma się odbyć w niedzielę lub inne święto, kiedy to duże zgromadzenie zbiera się na nabożeństwo. Sztandar krzyża powinien zostać podniesiony, dzwony mają dzwonić, świece zapalone i po pewnym czasie wygasają, rzucone na ziemię i podeptane, a kamienie będą rzucane 3 razy. A inne ceremonie, jak zwykle w takich przypadkach. Wierni chrześcijanie, osobno i razem, mają ściśle przekazać zakazu jakiegokolwiek kontaktu z tymi ludźmi. Aby nie spowodować jeszcze większego zakłamania przez tak zwanego Marcina i innych heretyków, przez ich stronników, naśladowców, ich zwolenników i wyznawców, na mocy ślubów posłuszeństwa nam złożonych nakazujemy każdemu z osobna, a w szczególności każdemu patriarsze, arcybiskupowi i wszystkim innym prałatom dokładnie to, co postanowił swoim autorytetem Hieronim z okazji sytuacji kryzysowej schizmy, że wszystkie urzędy kościelne są zobligowane do zbudowania muru, który będzie chronił lud chrześcijański będący w ich opiece. Nie mogą się oni zachowywać jak nieme psy, lecz ustawicznie krzyczeć na trwogę i podnosić wysoko głos,
pouczać i nakazywać głosić Słowo Boże i prawdę katolickiej wiary, tym samym występować przeciwko wyklętym tezom i przeklętym heretykom. Może do tego słowa nieme psy, skąd ta nazwa w ogóle pochodzi, nieme psy, pozwolę sobie zacytować tekst z księgi proroka Izajasza. Jest to rozdział 56 i od 10 wiersza, gdzie jest mowa o potępieniu niegodnych przewodników ludu. 10 wiersz i dalej. Wszyscy jego strażnicy są ślepi, wszyscy oni nierozumni, wszyscy oni to nieme psy, które nie umieją szczekać, tylko ziewają, leżą, lubią spać. Psy to żarłoczne, nienasycone, a są nimi pasterze, którzy na niczym się nie znają. Wszyscy chodzą swoją własną drogą, wszyscy myślą o własnej korzyści, wszyscy bez wyjątku. Chodźcie, mówi każdy, ja przyniosłem wino i upijemy się mocnym napojem, a jutro będzie tak jak dziś, wystawnie i bardzo dostatnio. Do każdego z osobna i do wszystkich razem proboszczów kościołów parafialnych, proboszczów każdego zgromadzenia, nawet do każdego zakonnika zakonu żebraczego, tych oficjalnych i tych nieoficjalnych, stosujemy te same zasady postępowania na podstawie złożonych nam ślubów posłuszeństwa przez rektorów kościołów, którzy są wyznaczeni przez Pana naszego, aby byli jak chmury na niebie, które spuszczają duchowy deszcz na lud Boży i nie mają mieć obawy przed publicznym wyklęciem przeklętych tez i heretyków oraz powinni zobowiązać swoje podległe urzędy do takiego samego działania. Jak jest napisane, że doskonała miłość usuwa bojaźń. Niech każdy z osobna i wszyscy razem wezmą na siebie ten ciężar chwalebnego obowiązku z całkowitym poświęceniem, działając z drobiazgową dokładnością w egzekwowaniu tej buli, gorliwie i zaangażowaniem w słowie i w czynie, aby nasze działania były na względzie boskiej łaski, z nadzieją dobrego plonu, a wasze poświęcenie nie tylko da wam koronę przyszłej chwały jako rekompensata za wasz trud dla was i dla Stolicy Apostolskiej, osiągając bezgraniczną wdzięczność w okazanej staranności w służbie. Ponieważ trudno byłoby dostarczyć niniejsze przesłanie z jego deklaracjami i zawiadomieniami do Marcina i jego stronników o tej ekskomunice osobiście, ze względu na siłę ich stronników, naszym pragnieniem jest przybicie publicznie tego przesłania na drzwi dwóch katedralnych kościołów i jednego metropolitarnego kościoła w Niemczech przez posłańców, posłańca naszego w tym miejscach i mają taką moc wiążącą, że Marcin i jego stronnicy zostaną pokazani, że są przeklęci w każdym punkcie tak zdecydowanie, jak pismo zostało dostarczone osobiście i przedstawione im. Jest trudne, aby przekazać niniejsze przesłanie do każdego miejsca, w którym ma być upowszechnione, stąd nasze pragnienie, aby tabula i jej kopie były opatrzone pieczęciami proboszczów i podpisane przez publicznych notariuszy, aby były z tą samą mocą stosowane co oryginały. Nie powinno być żadnej przeszkody w spełnianiu naszych pragnień na podstawie władzy nadanej nam konstytucją apostolską i nikt nie może stanąć na drodze w jakikolwiek sposób w ogłoszeniu tego dokumentu. Nikt w ogóle nie może ingerować w treść tej naszej pisemnej deklaracji, decyzji, przekazania, nakazu, naszej woli, dekretu, a tym bardziej działać w sprzeczności z tą bólą. Jeśli ktoś odważy się próbować czegoś takiego, niech wie, że będzie on narażony na gniew Boga Wszechmogącego oraz pozbawia się błogosławieństw apostołów Piotra i Pawła. Napisane w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie 3 stycznia 1521 roku, w 8 roku naszego pontyfikatu Leon X.
I teraz przejdziemy do zagadnienia buli papieża Leona X i jakie skutki były tej buli. Tu mamy wyszczególnionych papieży od 1513 roku do 1565 roku. Przede wszystkim papież Leon X prowadził bardzo zaświadczony tryb życia. Niewiele interesował się sprawami kościelnymi, tym bardziej wystąpieniem Lutra. No, kiedy zaczął się już wielki pożar, to oczywiście było już bardzo, za późno było już. Następnym papieżem, który w schedzie otrzymał problem luteran, był Hadrian VI. To był papież nie Włoch, który pod ostatnim przed Janem Pawłem II, papież nie Włoch, podejmował usilne próby reformy Kościoła, spotkał się jednak z niezrozumieniem w Rzymu. No oczywiście w historii papieństwa byli oczywiście papieże, którzy chcieli zreformować, ale kuria rzymska, watykańska czasami jest tak stabilnym, tak twardym elementem, że jedna osoba nie jest w stanie nic zrobić. Następnie był Klemens VII. Wzbraniał się zwołać sobór, który zająłby się kwestiami reformatorów. Oczywiście zwołanie takiego soboru to wymaga naprawdę dużo zachodu, przygotowania, nie wiadomo jaka będzie reakcja uczestników, jaka reakcja chrześcijan na to. Tak więc po co na siebie brać taki problem, niech inni się martwią. No ale za jego panowania była tak zwana Sacca de Roma. To w następnym slajdzie będziemy to omawiali, co to znaczy ta Sacca di Roma. Następny papież Paweł III zwołał Sobór Trydencki, który dosyć długo trwał, to nie było to 1-2 lata, ale proszę popatrzeć, to w 64 roku dopiero ten sobór się skończył. Trwał chyba z 20 lat. Oczywiście to nie były obrady non-stop uczestnicy soboru. Pierw zbierali pytania, później wracali do swoich siedzib, tam dyskutowano nad tymi pytaniami, precyzowano, później następna była sesja, tam było kilka sesji i w końcu był właśnie dokument Soboru Trydenckiego, który niektórzy mówią, nie był reformatorskim soborem, ale soborem kontrreformatorskim, który pierwszy ogłosił tak zwany indeks ksiąg zakazanych. I teraz przejdziemy do tego Sacca di Roma, czyli po włosku złupienie Rzymu. Rzym nieraz był łupiony i to zazwyczaj był łupiony przez niewiernych, czy jakieś tam inne ugrupowania, ale doszło do paradoksalnej sytuacji. Sami chrześcijanie, katolicy wspólnie z protestantami zaatakowali Rzym, gdzie, ale w Rzymie znajdowało się największe bogactwo i taka wyprawa naprawdę sowicie się opłacała. I to jest oczywiście obraz przedstawiający, jak papież Hadrian ucieka z zagrożonego Rzymu, to łucznicy torują mu drogę, gwardia i tam ruszają, jakoś mu się udało uciec. Sacca di Roma, po włosku złupienie Rzymu, zdobycie i złupienie Rzymu w dniach od 6 do 14 maja 1527 roku przez niemiecko-hiszpańskie i wojska Karola V podczas wojny z Francją, a papieżem Klemensem VII oraz miastami włoskimi. Barbarzyńskie zniszczenie miasta położyło kres epoce odrodzenia w Rzymie. Po brutalnej egzekucji około 1000 obrońców papieskiej stolicy i świątyń rozpoczęło się intensywne rabowanie i plądrowanie miasta trwające 8 dni. Kościoły, klasztory, pałace były pierwszym
celem, ale w poszukiwaniu wartościowych przedmiotów grabiono nawet grobowce, między innymi papieża Juliusza II. Zginęło około 12 tysięcy mieszkańców miasta. Gwałtowność, okrucieństwo działania można częściowo wytłumaczyć zapałem protestanckich, głównie niemieckich, wojsk, aby zniszczyć centrum duchowe kościoła katolickiego. Naprzeciw twierdzy, gdzie schronił się papież, urządzono parodię procesji katolickiej, podczas której żołnierze krzyczeli Vivat Lutherus Pontifex. Imię Lutra zostało wyryte mieczem na słynnym freksu Rafaela Dysputa o Najświętszym Sakramencie, a w innych miejscach wyryte teksty wychwalające cesarza Kalora V w zwięzłym i dosadny sposób opisał te wydarzenia przeor klasztoru świętego Augustyna. Mianowicie Niemcy byli źli, Włosi jeszcze gorsi, a Hiszpanie najgorsi. Oczywiście hiszpańska wojska są znane z tych, wiemy co później robili w Ameryce Południowej. Tak więc, no, jak to się mówi, karta się odwróciła i teraz papież był dołem i chociażby się, niektórzy powiedzieli, no to protestanci, ale to przecież, no, w większości to byli wyznawcy katoliccy, którzy no, wyszli na wyprawę łupieską. I taki był wiek. Wiek po prostu, gdzie religia to była no, jakiś taki dodatek, to czasami parodia z tego wszystkiego by wychodziła. Jaki był cel, jaki był skutek buli papieskiej w Niemczech? Aby odpowiedzieć papieżowi na jego plany zwołania soboru, na którym zamierzał on zażądać od wszystkich władców państw Rzeszy Niemieckiej bezwzględnego podporządkowania się Rzymowi, elektor Saski zlecił Lutrowi przygotowanie odpowiedzi. W ten sposób w roku 1537 powstały napisane w ostrym tonie artykuły Szmale Hanskie, w którym jeszcze raz potwierdzone zostało, że ewangelicy odrzucają władzę papieską jako niepotwierdzoną w Piśmie Świętym i żądają pełnej niezawisłości od papieża. Konfesja Augsburska oraz pierwsza część artykułów szalmanskich, mówiąca o Bożym Majestacie, są zgodne z ogólnym zarysie z teologią katolicką. Sformułowania w drugim, trzecim części artykułów dotyczące urzędu i dzieła Chrystusa dzielą Kościół ewangelicki od Kościoła katolickiego, któremu przewodzi papież. I no nastało rozdzielenie, totalne rozdzielenie, które no, właściwie trwa do dnia dzisiejszego, już ponad 500 lat. Co działo się w Europie na podstawie wystąpienia Marcina Lutra i papieskiej buli? Oczywiście niektóre państwa nie pozostały obojętne na to wszystko, wykorzystały sposobność do swojej realizacji swoich celów. Oderwanie się Anglii od kościoła katolickiego poprzez postawę wobec Henryka VII. Początkowo chciał Klemens VII spełnić prośbę króla o unieważnienie jego małżeństwa z Katarzyną Aragońską, lecz następnie przeniósł rozpatrywanie tej sprawy do Rzymu, by w 1533 roku ekskomunikować Henryka i unieważnić jego rozwód. Klemensowi nie udało się także zahamować rozwoju luteranizmu w Skandynawii, ani zwinglinizmu w Szwajcarii. Tak więc nie tylko Niemcy, ale za Niemcami poszły wiele innych państw. To właśnie Anglia, gdzie właśnie pretekstem był rozwód z Katarzyną Aragońską i Henryk VIII no, ostro postawił na swoim. Następnie cała Skandynawia, czyli Dania, Norwegia, Holandia, Finlandia oddzieliły się od kościoła rzymskokatolickiego, od papiestwa, a później jeszcze dowtórowały do tego Szwajcarię. No widzimy, no, do czego doprowadziła zachłanność ludzka, bo to innego tutaj no, nie można powiedzieć określenia, bo to była zachłanność ludzka, która chciała no, jakimś tanim kosztem zbudować katedrę świętego Piotra,
I no i na czym, przepraszam, bazylikę, i no, na czym to się skończyło? No skończyło się na rozdarcie. To, mówi się, że to Luter rozdarł, ale rozdarcie już było wcześniej. Teologowie zawiadamiali papieża o błędach, o nadużyciach. Oczywiście papież był przeciwko błędom i przeciwko nadużyciom, ale to było tylko takie wystąpienie, które właściwie ludzie sobie lekceważyli, bo nie było tak zdecydowanego wystąpienia jak przeciwko Marcinowi Lutrowi. Gdyby papież wystąpił przeciwko odpustom, przeciwko tym zbieraniom pieniędzy na odpuszczenie grzechów, tak ostro jak przeciwko Marcinowi Lutrowi, nie wiadomo, jakby się historia potoczyła. Ale słabość Leona X i jego następców, niezdecydowana postawa, brak takiego wzorca moralnego. Ludzie wiedzieli, co się dzieje na dworze watykańskim, więc po prostu nie traktowali poważnie tych spraw, a ludzie nie dzielą się tylko na takich lekkomyślnych, ale są ludzie, którzy potrafią swoje życie nawet oddać w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tak więc dziękuję za wysłuchanie. Niech Pan Bóg Was błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.